W sumie możemy też tak zrobić, ponieważ nie jest to misja, gdzie są jakiekolwiek komunikaty. Więc jeżeli będę za długo siedział i wy będziecie się nudzić, a ciężko mi będzie powiedzieć, czy wy się będziecie nudzić, biorąc pod uwagę, że nie oglądacie tego jako transmisji, tylko jako odcinki, więc prawdopodobnie jeszcze sobie tutaj troszeczkę poatakuję i może wam przyspieszę to, bo wydaje mi się, że przyspieszone niszczenie tych statków jest ciekawsze w oglądaniu, I guess. No ale mówię, dzisiaj będę miał sobie wypłatę w pracy. Fajny w ogóle dzionek dzisiaj. Fajna pogoda, rzecz jasna. Troszeczkę sobie popadało, ale już się ustabilizowało i mamy tutaj piękne słoneczko. I cóż ja mogę poradzić? Wakacje dobiegają końca. Mamy 29 dzisiaj, kiedy ja to nagrywam. A wy prawdopodobnie będziecie to widzieli w 31 i już 1. Ale myślę, że sobie raczej to zdążymy właśnie już skończyć niebawem. Bo nie sądzę, że nam dużo tak gierki zostało. Myślę tak, że skończę ten akt gry i będziemy, że tak powiem, zadowoleni wszyscy. Dobrze, że tutaj nie ma wskaźniku HP, bo wiecie, taka trochę siara by była, gdybym na przykład stracił całe HP, nie? Ciekaw jestem, jaka będzie nagroda. Tak szczerze, kiedy pokonamy tutaj te wszystkie stateczki. Pewnie to, że będziemy mogli wrócić na Orkson, bo mamy już ten... maskę O2 przecież będziemy mieli. Wrócimy sobie na Orkson i będzie można robić sekcję Ratcheta. A myślę, że sekcja Ratcheta będzie dosyć ciekawa. Może będzie dzisiaj jeszcze jakaś konfrontacja z bossem? Kto wie, kto wie? Ja tam nie wiem! Ja nic nie wiem! Ludzie, ja nie wiem, co będzie się dzisiaj działo, tak szczerze wam powiem. Mission complete. Well, I guess that should do it. Here you go. It's about time. I mamy maskę O2. Super. To w takim razie nic tu po nas. Możemy stąd sobie iść. Możemy wracać na statek. Chociaż moglibyśmy jeszcze zdobyć jakąś złotą śrubkę, ale nie wiem, czy mi się chce ją szukać. Powiedzcie mi, ludzie, chce mi się ją szukać, czy nie? Chce mi się? Popłyńmy sobie tutaj, a zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Jakaś sekcja, o kurde, patrzcie, gdzie my jesteśmy, co to jest? Co to jest? Co wy, kurde, twórcy, myślicie, że co, wy macie przede mną jakieś tajemnice? Już my tu zaraz wyjaśnimy, kurde, ten poziom. No, o to chodziło. Teraz się dostaniemy, kurde, chyba... Tak mi się wydaje, nie mam pewności 100%, ale chyba tutaj będzie złota śrubka. Tak mi się przynajmniej wydaje. O ile nie zginę przez rybki, ale wątpię w to. Dalej, gdzie jest mój swingshotik? Jest swingshot. Wow, wow, kurde. Widzicie? Widzicie to? Powiedzcie, czy wy to widzieliście przez chwilę? Tam, na bank, jest złota śrubka. Czułem to. Czułem to po prostu, ja to czułem. Ajajajajaj, ale zwaliłem sprawę. Tak swoją drogą, żeby zrobić coś takiego, to musicie wcisnąć X i R1. Kurde, ciągle mi się L z R myli. Jezus Maria. Łohoho, kurde, ale speedrun. Woo! Udało się! Mamy złotą śrubkę! Jezus Maria, ledwo uszłem z życiem! Łohoho!
Dobra, nice one. O to mi chodziło od początku. Czy teraz mogę stąd jakoś uciec? Na pewno się da jakoś. Dobra. Trzeba teraz wrócić na statek. Ale kurde, to na to wygląda, że tutaj była tylko jedna złota śrubka, a mi się udało ją zdobyć. No dobra, w takim bądź razie idziemy sobie na statek. I myślę, że będzie można wrócić do Orkson i tam porobić rzeczy, które trzeba zrobić. Więc trójkącik. Tak, mamy wszystko to, co mamy zrobić. No poza tą misją z Rarytarium, bo wiecie, trzeba Rarytanium przynieść z powrotem dla tego ziomeczka. Więc powracamy do Orkson i możemy już tym razem zacząć misję Ratcheta. Myślę, że sobie to zedytujemy teraz, to przejście tutaj. No i subcio, jesteśmy z powrotem. Teraz zaczynamy sobie planetę Orkson z perspektywy Ratcheta. I tak szczerze... A nie, to jest sekcja Clanka, do której już nie możemy się dostać, ponieważ jest ona zablokowana. Myślałem, że w jakimś stopniu możemy się tam dostać, a byłoby fajne, gdybyśmy się tam dostali. Ale kurde, naprawdę, Thruster Pack to jest coś pięknego, tak szczerze. To jest coś, co jest po prostu definicją zarąbistości i piękna. Swojej okazałości. Crab Rave. I tak, żeby dostać się dalej, musimy to coś niszczyć. Ponieważ to pole elektromagnetyczne zniknie. Proszę mnie nie atakować, by ptaszki brzydkie. Jezus Maria, tutaj wszystko jest zainfekowane toksyną. Ale ten drek to jest potwór. Dobrze, jesteśmy przy gadżetronie. Dobra, wrogowie mają ujemne IQ, co jest fajne w sumie. A nie, mamy tutaj maksymalne ammo. No to kurde, co ja się denerwuję o ammo. Ammo to jest najmniej ten... Najmniej ważna sprawa w tym momencie. Tam mamy infobota, który chyba nas będzie informował o tym, że będziemy mogli polecieć na kolejną planetę, ale zanim zobaczymy tego infobota, zanim się w ogóle w nim w jakiś sposób zainteresujemy... A, dobra, se padłem, że tak powiem. Dobra, idźmy się nim zainteresować może teraz, bo raczej tam nie dam rady jakoś. Ja się nie poddam, moi drodzy. Ja tu mam jeszcze swoje ten... Mam Pyrosictora, który pozwoli mi tutaj, kurde, ich wszystkich raz, dwa, trzy pocisnąć. Więc spokojnie. Jeżeli komuś przeszkadza moje lamienie, to... Bardzo za to przepraszam, ale niestety są to rzeczy, na które trochę wpływu nie mam. Znaczy, mam wpływ pod takim względem, że mogę sobie of course ćwiczyć przed graniem w grę. Ale ja uważam i wychodzę z założenia, że lepiej troszeczkę czasami poimprowizować. Tak szczerze. Bo komentarz z improwizacją może wyjść 100 razy lepiej niż komentarz, który, nie wiem, będzie... jak będę się ćwiczył. Tak szczerze. I tak, zanim ktoś powie, ale hej, Pomidor, nie musisz tam wcale iść, możesz najpierw zacząć normalnie poziom, tak jak powinno się to przejść. Ale... ja, mi się wydaje, że to w taki sposób właśnie trzeba poziom przejść. No tutaj jeszcze jest jakaś sekcja, ale zanim my tam pójdziemy, to chcę zobaczyć, czy ostatni raz, czy da się tam jakoś skrócić trochę drogę. Tylko chcę to zobaczyć, nic więcej. Jeżeli trzeba będzie, to przejdę normalnie. A, Devastator i... lecimy. Infobot, o nie! Ale co za kurde spryciula jedna! Z
tego infobotu. Dobra, czyli da się tu dostać bezproblemowo, więc teraz normalna droga, of course. Chciałem tylko to zobaczyć, bo mnie takie rzeczy bardzo, nie powiem, że nie ciekawią. Dobra, stańmy sobie. Wow, wow, wow! Proszę mnie nie atakować! Kurde! Ja tu chcę jeszcze żyć sobie. Chcę być żywym Lombaxem. Chcę być żywym dowodem na to, że społeczność jest fajna. Tutaj chyba coś będzie. No, dynamit będzie. Myślałem, że złota śrubka. Hi there, Fuzzball. That's a real beauty. Wiecie, jest pewna taka zależność, że o złych rzeczach nie powinno się dyskutować. I ja właśnie w tym momencie mam to samo z tym, co się niedawno wydarzyło, mianowicie z tymi bezsensownymi dedami z mojej strony, więc wolę o takich rzeczach w ogóle nie dyskutować, tak szczerze. Mówię, pewnie mi dzisiaj szczęście aż tak bardzo nie dopisze i pewnie nie uda mi się zdobyć tam złotych śrubek, znając moje szczęście, no ale jakby mi się udało jeszcze gdzieś zdobyć złotą śrubkę, to nie narzekałbym z tego powodu, wręcz przeciwnie, byłbym wręcz zadowolony. Ile w ogóle mam jeszcze miejsca? 40 gigabajtów mam jeszcze, bo dopiero godzinę nagrywam. Kurde, no... Może być też tak, że dzisiejszą sesję tak trochę przerwę i dokończę ją jutro, bo dzisiaj mam trochę wcześniej do roboty. Nie chcę, żeby była sytuacja, że wiecie, tak mój komentarz się z dupy ucina i hej, 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 domyślajcie się, co się stało, nie? No ja nie wychodzę z takiego założenia i wolę jakby wszystko, żeby było przemyślane i do końca zamknięte na ostatni guzik. Aczkolwiek nie mogę wykluczyć też tego, że odwaliłem głupoty i kaszanę. Ała! 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 Nie, nie! Nie, nie bijcie mnie, proszę! Nie róbcie tego! No nie! Co to miało być? Ale hamuwa, kurde, chamski checkpoint. To było chamskie. Udało się! Uniknąłem najgorszego. Nara! Ale sobie kominąłem. Wow! Kurde, kolejny. Chcę mnie tutaj unicestwić, ale ci się nie uda. Ale Orkson jest kurde fajną planetą, tak se teraz patrzę. Przynajmniej z perspektywy Ratcheta. To taka klankowa perspektywa była strasznie leniwa. Jeżeli mam być szczery. O! Coś odblokowaliśmy. Tamtą sekcję klankową żeśmy odblokowali. O nie, 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 jeszcze nie chcę, jeszcze nie chcę. Nie chciałem, kurde. Z powrotem proszę, bo chcę zobaczyć, co tam u góry jest ciekawego. Bo pewnie coś ominąłem. Literka N, czyżby to było nawiązanie do samego doktora Neocortex? Możliwe, możliwe, że Ratchet i Clank zrobili małą referencję do Cortexa. Ja tego nie wykluczam. Więc teraz tak. To była. Aha, to była ta sekcja, do której Clank nie mógł się tam dostać. A tu już jest zablokowane, o kurde. O co wy, co to ma być, kurde?
Proszę mi to odblokować w trybie natychmiastowym, tam pewnie coś jest. Coś na mnie tam pewnie czeka. To trochę bez sensu w takim bądź razie. Czyli mam rozumieć, że to co miałem zrobić, to już zrobiłem i mogę teraz udać się na następną planetę, tak? Sorki, że ja dzisiaj będę brzmiał jak jakiś kompletny nieogar, ale tak szczerze, to teraz tak zauważyłem, że nie było żadnego konkretnego powodu, by Sir Ratchet wrócił na Orkson, bo nic szczególnego na razie nie zdobyliśmy. Blaster. A, dobra, już mam ammo. Mówię, dzisiaj mogę brzmieć jak kompletny nieogar, to jest też dlatego, że... Nie wiem, tak jakoś. Ale dobra, sprawdźmy, co teraz się będzie działo. Enter ship. O, enter. I... co? I to tyle? Lel. Nie, coś na pewno pominąłem, coś na 100%. Tego infobota, właśnie, trzeba będzie się teraz tam udać do tego infobota, bo jednak zrobiliśmy sekcję olewając tego infobota, a to tak nie powinno być, kurde, widzicie? Zdałem sobie teraz z tego sprawę, że hej, przecież nie mieliśmy jeszcze możliwości zobaczenia cutscenki od infobota, więc lepiej, żebyśmy to zrobili w trybie natychmiastowym, inaczej będziemy pogrążeni w smutku, w żałobie i złości. No to nie było za mądre, nie powiem, że nie. Ale dobra. Chodźmy zatem zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Omijając sobie kraby, idąc do przodu, olewając kompletnie to, co powinno mieć miejsce. I lecimy za nim. Trzeba teraz tędy iść. A co? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. A i od razu do osób, które... Nie wiem, mają lęk wysokości albo po prostu jakieś takie swoje fobie z lękiem. To radzę, żebyście może tej sekcji nie oglądali, ponieważ będzie tutaj trochę chodzenia z różnych perspektyw. Czy to do góry nogami, czy nie. A nie chciałbym, żeby ktoś z mojego powodu potem mówił, że o Jezu, ale schaftowałem sobie tak maśniutko, bo pomidor, ty tam nie ostrzegłeś mnie przed czymś. Nie chcę, że tak powiem, brać za to odpowiedzialności, nie żeby coś. O, swingshotik się tutaj przyda. Ho, ho, ho. Właśnie, kurde. Ale mnie trolujesz, ty infobocie, ty. Patrzcie, kurde, jaki skurczybyk. O kurde! Au, 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 au. Kraby są tutaj niebezpieczne. I to też jest niebezpieczne. Bo to TNT. Albo Dynamite. Byłem prawie na samiutkim końcu. Prawie na samiutkim końcu. Co to za sprawiedliwość jest? Żadna sprawiedliwość, po prostu tak musiało być i tyle. Więc pozwólcie, że ja to już wam sobie wyedytuję, no bo... Jest to nudne w oglądaniu. Dzisiaj gram jak jakiś potłuczony, tu muszę przyznać. To muszę stuprocentowo przyznać, że dzisiaj gram jak jakiś potłuczony. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy, w sekcji, w której niedawno zginąłem. I teraz lecimy dalej do przodu, bez żadnego opamiętania. No może poza tym, że atakują mnie wszyscy na prawo i na lewo, ale damy radę. Damy radę, ja nie dam rady. No już nie troluj mnie tak, kurde. Dałem mi tą wiadomość, nieważne jaka ona ma być. Ważne, żeby była. Chcę się na kolejną planetę dostać. Hello again everyone, Supreme Executive Chairman Drek here to fill you in on our progress. We have now found the perfect orbit for our planet, one which will allow for the optimum temperature all year round. However, there is a planet now occupying that orbit, and sadly, for its few insignificant inhabitants, it must be destroyed. That's why we've created this! The Planet Buster Maximus, a device capable of blowing an entire planet into subatomic particles. We're quite proud of it. Here's how it works. We attach the Planet Buster to this ship,
fly it into orbit around the planet, and let it go! Kaboom! Quite ingenious, really. Once our trained professionals put the finishing touches on our new planet, everything will be complete. Thank you! Goodbye. Now this guy's gonna blow up an entire planet? That's just... mean! That's what I've been telling you. Look, I'm still gunning for Quark. If we end up taking out Drek too, hey, fine. What? You do care. Don't push it, pal. Yes! Mamy infobot na planetę Hoven. Ale dobra. Więc teraz tak. Omówmy może cutscenkę, która miała przed chwilą miejsce. Więc, Drek znajdował się na planecie Hoven. Wow, co to za w ogóle, nie wiem, skąd ty takie wnioski tutaj, Pomidor, żeś powiedział. Otóż tak, to była planeta Hoven. I pewnie się teraz mnie spytacie, Pomidor, co on tam robił? Czy nie powinien zabrać się za tą swoją planetę? Tą, wiecie, tą planetę syntetyczną, czy jakoś tak. Nic bardziej mylnego. Otóż Drek był na Hoven, ponieważ znalazł orbitę, która wykorzystuje... On znalazł orbitę, którą chce wykorzystać na tą swoją planetę syntetyczną. I przy okazji on chce wysadzić Hoven za pomocą planet Bastera Maximusa. I ten powód wysadzenia Hoven jest co najmniej śmieszny. Bo on chce wysadzić Hoven, ponieważ jest tam ładna atmosfera, ładna pogoda czy coś takiego. W sensie, że tam powietrze jest jakieś świeże, no nie wiem co autor ma na myśli. Ale takie są jego plany i to jest co najmniej dla mnie śmieszne, of course. Ale dobra, skoro mamy infobota na planetę Hoven, to trzeba się tam udać w takim bądź razie. Dobra, czyli tu już mamy to co trzeba, mamy zmaksowane, więc enter ship. No, na Orksonie niestety nie mamy żadnych złotych śrubek i czas udać się na Hoven. Na planetę, gdzie dużo jest śniegu, tak by the way. That must be the ship that will transport the bomb. You think? Great work, detective. Okej. Okay. Witam was na bardzo śnieżnej planecie. Tutaj śnieg sobie pruszy i daje mi trochę takie wrażenie, jakby już zaraz miała być zima. Co prawda dalej jest lato, przynajmniej u mnie, no ale wiecie. Zima w grach wideo jest bardzo w porządku.